Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Ponad 120 interpelacji złożonych w przeciągu zaledwie kilku minut to najprawdopodobniej jeden z najwyższych wyników, jaki kiedykolwiek radny złożył w Polsce w ciągu jednego dnia. Takim rezultatem może pochwalić się wałbrzyski radny Ryszard Nowak. Radny Nowak tym razem skupił się głównie na dzielnicy Sobięcin, twierdząc, że większość budynków na tej dzielnicy nie była remontowana od czasów II wojny światowej. Szala goryczy w dniu dzisiejszym się już przelała. W dniu dzisiejszym do biura rady złożyłem 120 interpelacji dotyczącej remontu starej substancji. To chodzi mi konkretnie o budynki. O dzielnice Sobięcin, Biały Kamień, Podgórze, Nowe Miasto. Od kilku lat staram się nieustannie, monitorując do pana Piotra Kluczkowskiego, do pana Romana Szelemeja, aby zająć się w końcu rewitalizacją naszych starych dzielnic. I jak na dzień dzisiejszy wszystko tak spełzło na niczym. Dlatego stąd moja ta determinacja i właśnie te 120 interpelacji złożyłem. Może ktoś się pochyli. Chciałem, aby ta rewitalizacja w roku 2013 rozpoczęła się od dzielnicy Sobięcin. Interpelacje w sprawie poprawy struktury miejskich budynków składane były przez radnych wielokrotnie, a stan kamienic, jaki jest, nikomu ze starych dzielnic miasta nie trzeba przedstawiać. Budynki nie są remontowane od wojny. Źródło finansowania wskazałem sprzedaż udziałów z Alby niemieckiej firmie, to będzie około 6 milionów złotych i tu można by było z tych pieniążków właśnie pokryć remont budynków, które są w opłakanym stanie. Dlatego gorąco wierzę, bo mieszkańcy wierzą, że pan prezydent dokona tego i zacznie od Sobięcina remont tych budynków. Po prostu budynki odrapane, stare. Nikt o to nie dba. Doraźne interwencje przez bok Sobięcin to jest naprawienie rury, klatki schodowej czy poręczy, ale to jest za mało, żeby ratować tą starą substancję. Interpelacja to jedno z podstawowych narzędzi radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej, ale... Co dają interpelacje? Jaki skutek jest tych interpelacji? Bo są składane przez cały czas, no ale czy jest odzwierciedlenie tego w fakcie? Są składane interpelacje od roku 2002, usilnie prosząc, błagając nieraz pana Kruczkowskiego czy pana Romana Szelemeja. W roku budżetowym nie ma pieniążków, zaplanujemy to na rok kolejny i teraz będzie znów kolejny rok 2013. Wierzę, że ta trzynastka będzie szczęśliwa i ta rewitalizacja od Sobięcina się zacznie i mieszkańcy będą zadowoleni. Zagadką jest to, że większość takich interpelacji nie ma żadnego skutku. Jest to raczej tylko i wyłącznie wołanie o pomoc. Tyle, że w inny sposób, bo co się dzieje z interpelacją, która trafia do Biura Obsługi Miejskiej? Dalszy los takiej interpelacji jak wygląda? Dalszy los takiej interpelacji wygląda tak, że ona jest tutaj monitorowane w Biurze Rady, później idzie na poszczególne działy, jest to wkładane do teczki i powraca się, prawda, do tej interpelacji, o ile pan prezydent zechce, prawda, powrócić i skorzystać z mojej propozycji, bo ja tu służę swoją pomocą jako społecznik, mieszkańcy, bo troszczę się o tą naszą starą substancję. Piaskowa Góra czy Podzamcze budynki mają przepiękne, a w tych starych dzielnicach jest mi po prostu przykro i smutno, że tak jest. Te interpelacje dają to, panie redaktorze, szanowni państwo, że ponaglam swoje pisma co roku, co pół roku, aż do skutku, kiedy ujrzę, że w budżecie są zapisane remont dzielnic starych, starej substancji. Po to jest radny, został wybrany przez społeczeństwo, aby te problemy ich przekładać właśnie w Urzędzie Miejskim na ręce pana prezydenta. Czy stare dzielnice doczekają się remontów przynajmniej w takiej ilości jak dwie wałbrzyskie dzielnice Podzamcze i Piaskowa Góra? Być może, ale prawdopodobieństwo jest znikome. Warsztaty taneczne, plastyczne, spotkania dla seniorów oraz atrakcje dla najmłodszych – to oferta Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury dla mieszkańców miasta. Od września rozpoczynają się zajęcia stałe, adresowane zarówno dla dzieci, jak i starszych wałbrzyszan, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje oraz nauczyć się nowych umiejętności.
Dla młodzieży nie zabraknie zajęć teatralnych czy fotograficznych. Muzycznie uzdolnione osoby mogą z kolei wziąć udział w warsztatach bębniarskich oraz gitarowych. Duży nacisk położono w tym roku na naukę tak modnego ostatnio w naszym kraju tańca. Pod okiem specjalistów będzie można nauczyć się m.in. odmiany jazzowej czy energetycznej zumby. Nowością m.in. są warsztaty dziennikarskie, warsztaty recytatorskie, również taniec towarzyski dla dzieci, pierwszy taniec. I to oferta skierowana jest do nowożeńców w czasie przygotowań do ślubu. Oprócz tego zapraszamy również seniorów do klubu seniora na wieczorki taneczne. Coś dla siebie znajdą również wielbiciele hip-hopu, którzy będą mogli podszlifować swoje umiejętności w siedzibie ośrodka na Piaskowej Górze. Uruchomiono także dodatkowe lekcje z języka angielskiego oraz niemieckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz pod numerem telefonu 74 666 43 55. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie 9. kolejki 3. Ligi Grupy Zachodniej pomiędzy Górnikiem Wałbrzych a KS Polkowice. Mecz zapowiadał się ciekawie. Zespół z Wałbrzycha ostatnie 3 spotkania wygrał i wszyscy byli pewni, że Wałbrzyszanie wywalczą u siebie kolejne 3 punkty. Jednak KS Polkowice to trudny rywal, dobrze grający w defensywie, co udowodnili w sobotę, nie tracąc bramki. Spotkanie nie należało do ciekawych, lecz dobrze się zapowiadało, bowiem już w drugiej minucie spotkania groźną akcję wykończoną strzałem przeprowadzili górnicy z Wałbrzycha. Jednak bramkarz gości stał na posterunku i wybił piłkę na rzut rożny. W 25. minucie Morawski niebezpiecznie uderzał z rzutu wolnego, ale dobrze spisujący się od początku spotkania bramkarz z Polkowic dobrą interwencją nie pozwolił, aby jego drużyna straciła gola. Druga część pierwszej połowy należała do zespołu gości, którzy przeprowadzili kilka składnych akcji i mogły one przynieść prowadzenie w meczu. Tym razem na wysokości zadania stanął bramkarz z Wałbrzycha, wybijając groźny strzał na rzut rożny. Przy drugiej okazji szczęście pomogło Wałbrzyszanom, bowiem strzał głową oddany przez napastnika gości minimalnie przeleciał nad poprzeczką Jaroszewskiego. Druga połowa przyniosła więcej akcji na strzelenie gola. Pierwsza w 53. minucie, kiedy zespół z Polkowic po składnej akcji i niezłym wykończeniu nie potrafił umieścić piłki w siatce. Przy obronie tego strzału trzeba pochwalić bramkarza Górnika, który piłkę po strzale głową z największym trudem przeniósł nad poprzeczką. W kolejnych 20 minutach groźnie atakowali gospodarze. Najpierw próbował Zinkę, a jego strzał był nieco za słaby. Po jego próbie mocnym uderzeniem popisał się Michalak, lecz i jego strzał wybronił Kazimierczak. Ostatnie 10 minut spotkania to atak gości na bramkę Górnika, jednak pozostałymi fragmentami gry zespół z Polkowic nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. W ostatniej godnej uwagi akcji aktywny w sobotnim spotkaniu Zinkę nie potrafił wykorzystać sytuacji sam na sam z Kazimierczakiem i wynik spotkania nie uległ zmianie. Mecz dla obydwu drużyn był dość trudny. Drużyny prezentowały podobny poziom, zatem remis wydaje się być sprawiedliwym rezultatem. Jednak dla zespołu z Polkowic wynik 0-0 nie jest korzystny, bowiem już przed meczem zajmowali niezbyt dobre 11 miejsce. A teraz w tabeli po 9 kolejkach spadli o jeszcze jedno oczko, przesuwając się na 12. Górnik Wałbrzych w ostatnich 4 meczach wywalczył aż 10 punktów, przesuwając się nieco do góry tabeli. Aktualnie górnicy zajmują dobre, bezpieczne 9 miejsce w lidze. Jednak gdyby wykorzystali chociaż jedną sytuację, mogliby się przesunąć nawet na 5. lokatę. Lecz niestety tak się nie stało. Jeśli gra Wałbrzyszan w pierwszej połowie była dobra, to niestety druga nie należała do udanych i pozostawiała po sobie wiele do życzenia. Z perspektywy chyba to nie było wielkie widowisko, ani z jednej, ani z drugiej strony. Pierwsza połowa jeszcze jest w miarę taka poukładana z jednej, z drugiej strony, a druga połowa to już jest taka, że chyba i my, i Wałbrzych raz z jednej strony na drugą stronę, tak to wyglądało bynajmniej z mojej perspektywy. Plus tego meczu nie straciliśmy w drugim kolejnym meczu bramki. Zagraliśmy na zero, zdobyliśmy punkt na wyjeździe w Wałbrzychu, gdzie na pewno teren jest zawsze ciężki. Z tego się cieszymy. Zawodnicy z Wałbrzycha skarżyli się po meczu z KS Polkowice na zmęczenie, przez co granie wyglądała tak, jak trener mógłby od nich wymagać. Liga jest taka, że jak się zdrowia nie odda, w tej lidze nie wybiega się, a do tego na końcu dołożyć swoje umiejętności, to punktów nie ma co szukać. Dlatego tego oczekujemy, że za każdym razem oddamy dużo zdrówka, a umiejętności muszą być ku temu takie, żeby te mecze wygrywać. To był dla nas ciężki mecz. Pierwsza połowa też nie wyglądała dobrze. Dzisiaj zagraliśmy kolejny mecz w serii tych co 3 dni. Nawarstwiło się zmęczenie w naszych nogach.
No i dzisiaj zremisowaliśmy z ciężkim przeciwnikiem, który bardzo dobrze dzisiaj wyglądał i trzeba szanować ten punkt, co jest. Nie straciliśmy bramki, dopisaliśmy do swojego dorobku kolejny punkt i z tego trzeba się cieszyć. No, nasza gra pozostawiała wiele do życzenia, ale tak w życiu sportowca bywa, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Mamy dużo do poprawki, musimy teraz odpocząć i przygotować się na Grudziądz na czwartek. Jeśli chodzi o grę drużyny z Polkowic, myślę, że na naszym tle dzisiaj wyglądali dużo lepiej, byli drużyną lepiej grającą w piłkę. Myślę, że dzisiaj zagraliśmy słabsze spotkanie i na tle Polkowic wyglądaliśmy mizernie. Biorę też pod uwagę to, że ten okres czasowy jest krótki na regenerację i w poprzednich spotkaniach dużo daliśmy, żeby przechylić te mecze na swoją korzyść. Dzisiaj było widać właśnie, że nastąpił kryzys. Nie było to, co bym chciał, żebyśmy zagrali. A jeżeli nie można wygrać, trzeba zremisować. I to z tego się cieszę, bo myślę, że w konfrontacji dzisiejszej ten punkt jest dla nas dobry. Bo naprawdę zagraliśmy dzisiaj bardzo średnie zawody. Ja mówię, że oba zespoły w pierwszej połowie były bardziej poukładane pod względem defensywnym. I jedna i druga strona. Druga połowa przypominała już taką akcję za akcję. Raz z jedną na drugą stronę, szczególnie już końcówka meczu. Jednak piłkarze zapewniają swoich kibiców, że podejdą do meczu z Olimpią Grudziądz w pełni zapału i chęci na wygraną. A cel jest istotny, bowiem wygrana z Olimpią doprowadzi Górnik do 1/4 finału Pucharu Polski, co dla Górnika byłoby świetnym osiągnięciem. Trzeba przyznać, że sytuację też miał Górnik Polkowice. Ja myślę, że trzeba szanować ten remis 0-0. My mieliśmy pod koniec meczu jakieś sytuacje. Górnik miał w ciągu meczu tę sytuację, także myślę, że 0-0 był tutaj sprawiedliwym wynikiem, chociaż tak samo my, jak i Polkowice mogły pokusić się o strzelenie bramki. Zawodnicy z Wałbrzycha mogą pochwalić się dobrym bilansem ostatnich 5 meczów. 3 zwycięstwa, porażka i remis dobrze rokują na korzystny wynik w czwartek z Olimpią Grudziądz. Musimy dużo zmienić co do meczu pucharowego. A myślę, że w ostatnich 4 spotkaniach zrobiliśmy 10 punktów. To niezła zdobycz i to może napawać optymizmem przed meczem pucharowym, ale na pewno nie możemy zagrać tak jak dzisiaj. Ciekawostką jest, że spotkanie 1/8 Pucharu Polski Górnik Olimpia zostanie pokazane w TVN Turbo o godzinie 16:05. Górnik Wałbrzych, KS Polkowice 0-0. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.